Cześć, witajcie, Skipper TV, środa. Ten tydzień jest zupełnie inny od poprzednich tygodni. Jest po prostu ładnie. Jak w poprzednich tygodniach wiało, co drugi dzień, to w tym tygodniu, zgodnie z prognozami, nie wieje, ale uwaga, na piątek, w piątek coś ma powiać, choć bardziej dalej od brzegu. Pogoda jest naprawdę piękna. My się w tej chwili przemieszczamy po intensywnych manewrówkach w Elmirzu, płyniemy do Pirowacia. Pogoda jest, popatrzcie, tak piękna. Coś niesamowitego. Jest troszkę mgły. Tutaj idzie nawigacja ostra. W międzyczasie, bo przecież mimo, że no nie możemy poruszać się na żaglach, bo nie wieje, to coś trzeba robić. A nauka, nauka, jeszcze raz nauka, bo są też egzaminy. Mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie równie piękny jak ten, choć w sobotę pogoda ma się troszkę niestety popsuć, ale temperatury przynajmniej na początek przyszłego tygodnia w dzień 20-22 stopnie, w nocy 10-12, no może do 9. Nie jest źle, kochani. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie i ekipa, która przyjeżdża na ostatni tydzień naszych szkoleń, myślę, że będzie zadowolona. Kochani, żeglujcie bezpiecznie, trzymajcie się, cześć.